Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym odcinku recenzja gry Roll for the Galaxy. Zapraszam do oglądania. Witajcie geeki moje kochane, Kaczmar z tej strony, Geek Factor TV. W dzisiejszym odcinku zrecenzuję dla was grę Roll for the Galaxy. Jest to gra kościana dla 2-5 graczy, którą dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa Games Factory Publishing, za co bardzo dziękuję. Jest tutaj taka kwestia, że gra jest ciągle, trwa kampania na Wspieram to, mająca na celu wydanie tej gry, przy czym uprzedzam, gra została już ufundowana. Więc już wiadomo, że będzie wydana, teraz po prostu tam jest walka o to, żeby była wydana w jak najlepszej wersji, jak najlepsza jakość wydania. No i wówczas jest jeszcze ciągle możliwość zakupienia jej po prostu, bo jeżeli tam wesprzecie to kwotą chyba 160 zł minimalnie, no to wówczas dostajecie egzemplarz tej gry. Biorąc pod uwagę, że sugerowana cena detaliczna to 230 zł, myślę, że jest to dobra okazja, jeżeli zainteresuje was ta gra oczywiście. Tradycyjnie jest to pierwszy filmik z dwóch, w drugim możecie zobaczyć zasady tej gry. Jeżeli zasady was interesują, kliknijcie proszę tutaj i ten link was przeniesie do filmu z zasadami. Tutaj natomiast recenzja. Słuchajcie, bardzo dobra gra. Serio, naprawdę strasznie mi się spodobała. Przysięgam, ona miała lekki próg dla mnie, przez który musiałem przebrnąć, żeby mi się spodobała. Bo nie była aż taka prosta do ogarnięcia. Nie wiem, z czego to wynikało. Czy to wynikało z angielskiej instrukcji? Ja sobie z angielskim, nieskromnie powiem, bardzo dobrze radzę, ale z jakiegoś powodu miałem wrażenie, że tam czegoś brakuje. Brakowało mi na przykład w tej instrukcji, że nie było opisanych elementów. Na zasadzie tak wygląda kafelek, powiedzmy, świata. Tutaj macie to, tutaj macie kosz, tutaj macie opis zdolności, coś tam. No nie było, trochę się trzeba było tam paru rzeczy domyślać, więc nie uważam, że jest zła instrukcja, bo jednak ze wszystkim poradziłem sobie zupełnie sam, bazując na instrukcji, ale nie uważam, że jest jakaś super napisana, aczkolwiek to jest problem, który być może zostanie rozwiązany przy polskim wydaniu. Więc ten taki próg lekki był. Powiem szczerze, że na początku też miałem problem z... Jakby to powiedzieć, nie wiem, czy macie czasami tak z grą, że macie problem z wyczuciem, do czego my zmierzamy. O co tu chodzi? W sensie, okej, dobra, chodzi o punkty zwycięstwa, ale jak? Po co? Dobrze, aha, dobra, no będę miał punkty zwycięstwa z tych światów, jakie zbuduję, ale jeszcze z tych chipów, ale mogę starać się po prostu zdobyć chip. Aha, dobra, i zaczynacie powoli w trakcie rozgrywki, zaczynacie rozumieć, jakie mechanizmy potrafią was doprowadzić do zdobycia jak największej ilości punktów. I dopóki ja tego nie wyczułem, nie było tak, że w niektórych grach mam tak od razu, nie? Że po prostu gram, okej, dobra, już widzę, o co chodzi i gram. Tutaj musiałem, nie dość, że poznałem zasady, wszystko okej, dalej było to niejasne, musiałem pograć w tę grę, żeby to wyczuć. Ale jak już to wyczułem, grało się rewelacyjnie. Tradycyjnie chcę powiedzieć, chciałem zacząć od wykonania. Wykonanie jest po prostu rewelacyjne. No wiadomo, w grze kościanej największą uwagę zwrócimy, oczywiście, kostka mi spadła, przepraszam. Zwrócimy oczywiście uwagę na kostki, które są po prostu piękne, są kolorowe. Fajnie, że każdy dostaje taki kubeczek, w którym, wiadomo, ten kubeczek był niepotrzebny, tak? Bo można było po prostu kostki brać, w ręce trzęść i nimi wyrzucać, ale stwierdzili, że dadzą takie kubki, do których się wrzuca, trzęsie i dopiero wyrzuca przed siebie. Strasznie fajne. Mojej żonie się to bardzo podobało z bardzo prostego powodu. Moja żona jest wielką fanką gry w kości. Zwykłej, tradycyjnej gry w kości. Więc jeżeli też tak macie, no to wam da maksymalny zastrzyk, jeśli chodzi o takiego sentymentalizmu w stronę gier w kości. To jest po prostu super. Wykonanie innych rzeczy, no bardzo, bardzo przyzwoite. Mówię o tych kafelkach, prawda? Wygląda to bardzo ładnie. Ładne ilustracje są przede wszystkim. A tak poza tym, to okej, kawał solidnej tektury. Nie wiem, jak będzie po polsku. Mam nadzieję, że będzie podobnie solidnie. Fajne jest to, znaczy inaczej,
Niefajne jest to, bo to akurat mogłoby być lepszej jakości. Mówię o tej macie i o tym pasku z fazami. To jest taki papier po prostu twardszy. Natomiast z tego co wiem, to właśnie przez to, ile kasy już tam udało się chłopakom uzbierać na Wspieram, to te rzeczy mają być w nieco lepszej jakości w polskim wydaniu. Więc czekam na to z dużą niecierpliwością, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, bo tutaj jest tak sobie, powiem szczerze. Fajne są też te kurtyny, podobają mi się kurtyny, w ogóle lubię to, fajne, zawsze lubię gry, w których jest jakaś tajemnica, coś staramy się ukryć przed naszymi graczami, to jest zawsze bardzo fajne i bardzo fajne jest zagospodarowanie tej kurtyny, naprawdę nie zaglądałem ani razu do instrukcji, bo wszystko miałem tutaj i to było bardzo, bardzo pomocne, za to duże brawa, mam nadzieję, że w Polsce, w polskim wydaniu będzie to wyglądało identycznie. Ogólnie jeśli chodzi o rozgrywkę i teraz uwaga, tu się muszę wam do czegoś przyznać, nie grałem w Race for the Galaxy. No bo jak zapewne się domyślacie, no to chociażby po samej nazwie. To jest kościana wersja Race for the Galaxy, kultowej gry karcianej. Ja w Race'a nie grałem. Nawet się pytałem Games Factory, czy będzie im to przeszkadzało, jeżeli zrecenzuję tę grę, nie grawszy w Race. Oni powiedzieli, że nie, nawet to będzie fajne, właśnie takie spojrzenie świeże kogoś, kto Race'a nie zna. No jak osoba, która Race'a nie zna, zna dopiero to, nie poczułem, że coś straciłem. Uważam to za bardzo fajną grę, wręcz mnie to na tyle zaintrygowało, że jeżeli, powiedzmy, nagram się już w to, bo ta gra na pewno tutaj zostanie, jeżeli nagram się już w to, to być może wtedy się cofnę do Race'a, więc może to mieć taki efekt dla graczy, którzy w Race'a nie grali. Jeżeli nie graliście w Race'a, nic nie tracicie, to nie jest tak, że macie wrażenie, kurczę, to takie... Trochę takie coś dziwnego, czegoś mi tu brakuje, nie? Jak gracz obok, który grał w Race, powie nie, bo to chodzi o to i wtedy jest dopiero dobrze. Nie było czegoś takiego. Wtedy nie było takich sytuacji, wszystko było jasne od początku, możecie zupełnie od zera do tej gry podejść i uwierzcie mi, bawić się będziecie dobrze. Czy będziecie się lepiej bawić, jeżeli graliście w Race? To jest mi trudno powiedzieć. Z tego co słyszałem tylko, to mogę powiedzieć, że gra jest podobno prostsza od Race'a trochę, ale każdy fan Race for the Galaxy, który się wypowiadał o tej grze, powiedział, że Race trafia do niego na półkę. Może nawet na strych, może nawet na rynek wtórny, bo ta go w zupełności bardziej, dużo bardziej do niego trafi. Więc to jest fajne. Fajna jest rozgrywka. Jest naprawdę, pomimo tego, że gra jest losowa, to dużo rzeczy nam to losowość jakoś minimalizuje. Dużo rzeczy możemy zależy od tego, jakie światy sobie zbudujemy. Dużo rzeczy zależy od tego, jak sobie rozdysponujemy nasze możliwości przepisywania różnych kości. Czyli to, jak nam kość wypadnie, niekoniecznie oznacza, że już tak ta kość zostanie wykorzystana. Możemy ją wykorzystać trochę inaczej. Fajne jest w rozgrywce to, że wszystko idzie równocześnie. Dlatego nieważne, czy grałem na dwóch graczy, czy graliśmy na pięciu graczy, ta rozgrywka szła cały czas tak samo szybko. Nie było downtime'u prawie w ogóle. Przy pięciu graczach, jak grałem, był tylko taki jeden drobny problem, że z tych pięciu byłem jedyną osobą, która nie rozumie. I w tych dwóch byłem jedną z dwóch, która nie rozumie. Więc jak przy dwóch osobach, ten było mniej tu... Prościej było wytłumaczyć, bo tylko z jedną osobą się rozmawiało. Natomiast przy pięciu graczach trzeba było tłumaczyć temu, każdy miał inne pytania, więc trochę chaos się zrobił. Ale jak przebrnęliśmy przez to, to potem ta rozgrywka płynęła prawie identycznie, bo tu wszystko się robi równocześnie. Tu nie czekam. Jeden moment, kiedy czekamy na innego gracza, to jest takie, jak każdy wyrzuci swoje kości i zastanawia się, jak sobie je poukładać. To wtedy niektórzy decyzje podejmują wolniej, niektórzy szybciej. Tu się wtedy wkrada taki minimalny analysis paralysis, ale jest dosłownie minimalny, bo to trwa i tak tylko chwilę. Potem odsłaniamy i każdy robi wszystkie swoje akcje, wszystko równocześnie. I to jest super, bo to naprawdę sprawia, że gra jest dynamiczna. Cały czas gramy z innymi, cały czas konkurujemy z innymi, ale tak naprawdę cały czas bez praktycznie przerwy robimy po prostu wszystko u siebie. I to jest super. Naprawdę. Jest klimat budowania takiego galaktycznego imperium. No może nie jest jakiś tak super przeniesiony, ale jest. Jest naprawdę taka frajda. Do tego stopnia ta frajda jest pociągnięta, że ja zauważyłem we wszystkich rozgrywkach, które jak na razie miałem z tą grą, ani razu nie udało, bo tam są dwie możliwości na skończenie gry. Albo jak się wyczerpie pula żetonów z punktami zwycięstwa, albo jeżeli któryś z graczy postawi 12 kafelek. No i teraz powiem wam, ani razu jeszcze nie skończyliśmy gry, przez to, że nam się wyczerpała
pula żetonów z punktami zwycięstwa. Zawsze kończyliśmy grę przez to, że ktoś postawił 12 kafelek. Nie wiem, czy to wynikało z losowości, że akurat takie mieliśmy rzuty, czy to wynikało z tego, że po prostu dużo frajdy dawało budowanie, rozwijanie technologii, kolonizowanie tego. Wykładanie, to była taka po prostu frajda. Dużo fanów z tego czerpaliśmy i przez to i tak rozkładamy, dodajemy sobie kości, mamy więcej kości, żeby rzucić, ale fajnie, więcej kasy, więc werbujemy więcej kości do kubka. Super! I nagle co? O! Aha, fajnie, ktoś zbudował 12 kafelek, kończymy grę, panie i panowie. Więc... To jest moim zdaniem najlepszy dowód na to, że po prostu człowiek grając to, rozbudowując to, się dobrze bawi. A o to chyba w grach chodzi, tak? Więc wykonanie na plus, zasady są proste, jest dużo ikon, taka tak zwana ikonografia w tej grze jest dosyć ciężka, ale nie jest przesadzona. Można sobie z tym poradzić dosyć prosto. Film z zasadami może potrwać trochę długo, bo tego jest trochę. Nie jest to trudne, tylko jest tego trochę, a chcę, żebyście mieli pełen obraz, bo... Długo mogę to, będę to tłumaczył, ale potem już wystarczy wam tylko to. Więc naprawdę nie jest źle. Jest w miarę prosta, jest szybka, godzina 20 max, pięknie wykonana. Ja powiem szczerze, nie mam zastrzeżeń. Naprawdę. Te drobne zastrzeżenia, które miałem, to właśnie mówię. Także ta instrukcja mogła być trochę lepsza, ale wierzę, że Games Factory Publishing zrobi dobrą robotę z polską instrukcją. Wykonanie tych pasków, które już teraz wiemy, że będzie lepsze, to były takie moje minusy, co jeśli chodziło o tą grę. A tak poza tym? A nie wiem, może przy 5 graczach dużo miejsca jest potrzebne. Tak, bo każdy musi mieć swoje. Myśmy się praktycznie nie zmieścili. Chyba nawet musieliśmy nie udało nam się dobrać do samego końca rozgrywki, bo już po prostu nie było... miejsca i mieliśmy dosyć za duży chaos, 5 osób to już tam po prostu nie szło. Ale to nie wiem, czy to jest minus dla was. Jeżeli macie duży stół, to tego problemu nie będziecie mieli, a gra się tak samo fajnie w 2 osoby, jak i w 4 czy 5. Więc naprawdę minimalny problem. Fajne jest to, że jest też w tej grze strasznie dużo, jest napięcie. Autentycznie czujemy napięcie, jak każdy rozkłada sobie kostki i przychodzi moment odkrycia kurtyn. I wtedy patrzymy, błagam, niech ona ma tą, niech któryś będzie wybierze tą fazę, bo ja chcę koniecznie rozegrać tą fazę, ale w sumie na tej fazie też mi zależy w tej grze, w tej rundzie, więc błagam, niech ktoś inny ją wybierze. Więc jest tego dużo. Co rundę to było. Co rundę miałem przynajmniej jedną fazę, do której miałem przypisanych pracowników, której nie mogłem wybrać, bo na innej mi zależało jednak trochę bardziej. I co rundę miałem, po prostu miałem nadzieję, że ktoś inny tę fazę wybierze, żeby ona była rozgrywana. No... Słuchajcie, od Geek Factor TV dla Roll for the Galaxy 9/10. Świetnie się z tą grą bawiłem, pięknie wykonana, absolutnie, absolutnie polecam. Jeszcze raz dziękuję wydawnictwu Games Factory Publishing za przesłanie mi gry do recenzji. Wam, moi drodzy, przypominam, wchodzimy na wspieram.to/galaxy i tam wspieramy tę grę i kupujemy ją po bardzo dobrej cenie. Uwierzcie mi, to jest dobra cena za to, co dostajemy w tym pudełku i za ilość frajdy, którą po prostu dzięki tej grze będziemy mieli. Dziękuję wam. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, zapraszam was do pisania. Dziękuję wam bardzo za uwagę i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. A poza tym subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, róbcie, szerujcie, polecajcie znajomym i tak dalej. Dzięki wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Cześć!